Zrobię od razu audycję na Instagramie i na Facebooku, na wypadek, żeby jakby było więcej osób, które nie ma iPhone'a. No dobra, Anno. To słyszałam, że się przygotowujesz do odrobaczenia. Tak, tak, zdecydowanie. To taka psychiczne przygotowanie najpierw. Bo fizycznie jestem już przygotowana, czyli fizycznie posiadam już preparaty, ale psychika tu jest czasami ważniejsza. A powiedz mi, bo wydawało mi się, że zadawałaś mi jakieś pytania o preparaty z korala. Odgrzebywałaś jakieś stare rzeczy z półeczek? No tak, okazało się, że w pudłach mam jakieś w ogóle skarby ukryte, o których zapomniałam. A może wyparłam dlatego, że miałam uczucie, że je zmarnowałam, ale ale tak czy siak odkopię je, rozpocznę kurację nimi, a potem przechodzę na zielony detoks, bo one są silniejsze i lepsze. A co ci zostało z korala jeszcze? Wiesz co, nawet asymilator. Cóż ja tam jeszcze miałam? Na pewno H500 miałam. Zaraz zerknę, bo mam je pięknie ułożone na parapecie. Już stoją w kolejce. Więc tak, H500, asymilator, tak jak mówiłam. Dalej mam lecytynę, bo to pewnie to jest pod kątem zapewne mojej wątroby. Mam Laxmax, ten sławny. Mam też koral artichoke, nie wiem jak się to nazywa, ale to też zbiera na wątrobę. To jest karczo, tak po polsku, no. Mam też pałdargo. Końcówek, nie, to się już skończyło, to już mi dzieci wyjadły. Także tak, mam na pewno jakieś jeszcze maści z srebrem. A jesteś w stanie, Ania, powiedzieć, na co są te rzeczy? No to tak. I możesz mówić koralowy i nasz odpowiednik w zielonym detoksie. No to mamy tak, H500, mamy już naszą hydromoc. Pałdarko, mamy nasze pałdarko, asymilator to nic innego jak enzymy i ciało detoks ma swoje enzymy i bardzo dobre z tego co słyszałam. Enzymy trawienne, a enzymy trawienne do czego służą? No żeby wspierać wyprowadzanie tych toksyn, ale to nie tylko przy odrobaczaniu. Mhm. Ja pokładam w nich ogromną nadzieję w kierunku mojej okropnej skóry twarzy. Po prostu. A żeby cera ci się. Żeby cera ci się poprawiła. Tak, tak. Ja myślę, że wiesz, że Candida jednak tutaj czyni dużo złego na mojej twarzy. I choćbym smarowała nie wiadomo czym, to niestety zewnętrznie nie da rady. A widzisz, że kosmetyki zewnętrzne, jak nie ma porządku w środku, nie pomagają tak bardzo. No tak, tak. Człowiek wie, ale człowiek czasami. Nie wiem, czemu się oszukuję, ale teraz już się nie dam oszukać. No, na półeczce leży parakiller, leży, co tutaj mam jeszcze? Jeszcze o enzymach może powiem trzy słowa. Enzymy trawienne, oprócz tego, że pomagają właśnie w tych sprawach związanych z karnacją, to fenomenalnie wspierają wątrobę, no bo wątroba ma około 500 funkcji w organizmie, między innymi detoksykuje i rozkłada takie złożone metabolity do takich prostych związków, które nasz organizm jest w stanie wydalić. I te enzymy trawienne wspierają te funkcje detoksykacji i rozkładania tych metabolitów na takie związki pierwsze i dzięki temu odciąża się i praca wątroby, i praca całego organizmu. No i tak jak ja zawsze powtarzam Wam, że wątroba, nerki, to wszystko są takie organy, które odpowiadają za to, że ten cały organizm dobrze funkcjonuje i one wydalają z nas to, co jest niepotrzebne, tak? Czyli... No właśnie, a jak ja nie mam woreczka żółciowego, to też ta wątroba ma gorzej. No i gdzie to filtruje? No skórą wychodzi, dlatego ta moja twarz wygląda, jak wygląda. Tak, i jak jest wątroba bardzo obciążona, jak nerki są mocno obciążone, to następnym organem, który wyrzuca te rzeczy, których nasz organizm po prostu już nie potrzebuje, jest skóra i dlatego ta skóra czasami jest z wypryskami, nie z najlepszej kondycji. Dokładnie tak, a zwłaszcza jak się poje troszkę słodkiego. To od razu pasożyty atakują i widać na twarz. No. Także moja psychika też już jest gotowa, ale wiesz, co jest najtrudniejsze z psychiką i widzę nie tylko u mnie, tylko ogólnie u ludzi, którzy przygotowują się do kuracji odrobaczającej, a nie są jeszcze tak bardzo wprawieni, to ta dieta chyba, wiesz, ona ich przeraża. A że dieta przed odrobaczaniem. Tak. No wiesz, no że cukier, no to wyrzucamy, nie? Albo przynajmniej unikamy jak się da, białą mąkę tak samo. Ja już dietę jakby mam ogarniętą,
I teraz tylko kwestia wprowadzenia po prostu preparatów. Ale wiem, że ludzie się wahają, ale chciałabym powiedzieć, żeby się nie wahali, bo nawet cokolwiek zrobią, to już będzie lepiej. Już jakby to będzie dla nich coś swobodnego, coś naturalnego, a potem po prostu kilka ulepszeń wprowadzą i te kuracje będą coraz to lepsze. Ale próbować, próbować, nie bać się, to nie musi być tako zero-jedynkowe przeprowadzane od razu. A ja sama po sobie wiem, że pierwszą kurację tak chciałam zero-jedynkowo zrobić i im to mnie strasznie umęczyło. Też tym całym prasowaniem bielizny, codziennie prałam kołdry, też się pościele, no cyrki po prostu robiłam, nie? A jeszcze podpytam, czy nas dobrze słyszycie i czy mnie widzicie, bo Ania jest na telefonie, może być pogłos delikatnie. Dajcie znać w komentarzu, podeślijcie jakieś znaki, dajcie znać głosowo. Faktycznie jest tak, że ja obserwuję, że ludzie chcą robić tą kurację właśnie zero-jedynkową. To znaczy, że chcą się rzucić na bardzo wiele rzeczy naraz. Czyli dbać o tą higienę, dbać o tą dietę, brać te preparaty. I czasami po prostu nie da się aż tylu rzeczy robić równocześnie. I samo pilnowanie tego, żeby dzieci i inni współdomownicy, żeby partnerowie brali preparaty, to już jest roboty po kokardkę. Jeszcze do tego, jak trzeba zrobić dietę bez nabiału, bez glutenu, to już jest tego naprawdę, naprawdę dużo, jeżeli chodzi o planowanie i całą pracę. A jeżeli do tego się dorzuci jeszcze chęć robienia tego prania czy prasowania, to już w ogóle jest naprawdę hard. Ze wszystkim naraz i potem nic innego, jak tylko frustracja. Co prawda udało mi się, no ale ja byłam tak umęczona, że bałam się podjąć kolejnej po prostu próby w odpowiednim czasie. No ale teraz już wiem, że nie trzeba tego robić tak na po całości. Dawid pisze, że straszna gaduła po drugiej stronie telefonu. No, to się może zgadzać. Czego nie jeść podczas odrobaczania? No cukier, ten zwłaszcza prosty, odrzucamy. Ja wtedy kupuję ksylitol, jak potrzebuję już naprawdę dzieci chcą czegoś konkretnie, no to robię im wtedy jakieś ciasteczka owsiane właśnie na ksylitolu, ale no one rozumieją, one już wiedzą, one nawet gdzieś jedziemy w gości czy tam gdzieś to mówią, nie, my się odrabaczamy, my nie chcemy słodyczy. A powiedz proszę, bo opowiadałaś o tym, że apetyt się zwiększył, że zauważyłaś, że to odrobaczanie... Tak. No tak, śniadaniówka szkolna starszej córki, bo jest w pierwszej klasie, puściutka i telefonuje do mnie, czy może coś kupić sobie w automacie. Na szczęście w tym automacie w szkole mają takie tam musy owocowe, jakieś takie, można przyjąć te przekąski za okej, więc no apetyt niesamowity, czyszczono się talerze, ale w ogóle... Jest, bo pamiętam przy pierwszym odrabaczaniu nagle zaczęła się walka o warzywa na talerzu. czyj ostatnia głowka brokuła, ta różyczka brokuła, kto ją zje ostatni. To było po prostu niesamowite. One zaczęły wcinać warzywa po prostu. Myślę, że widok swoich własnych dzieci kłócących się o brokuła to jest szacun. No. A propos kłócenia się, to przyznam, że to było tylko walka o jedzenie, ale normalnie to bardzo się wyciszyły i zamiast walczyć ze sobą, zaczęły się po prostu bawić. To jest niesamowite po prostu. Czyli to, też takie emocjonalne zmiany widzisz i... Tak, kiedy widzę, że już za bardzo się zaczynają zadzierać po prostu o, nie wiem... A w jakim wieku masz córki, przypomnisz? Słucham? W jakim wieku masz córki, przypomnisz? W tym momencie starsza ma 8, a młodsza ma 6,5, ale jak pierwszy raz je odrobaczałam, to ta starsza miała 5. No i powiem ci, że jak widzę, że są takie kłótliwe, zaczepne, to znaczy, że czas na odrobaczanko. A widziałam, że ostatnio też jakiś patent miałeś z inhalacjami olejkowymi. Tak, bo zapodziałam gdzieś swój inhalator. Został u babci, więc wzięłam kominek, taki zwykły, do którego wlałam olej jadalny, nakropiłam olejek herbaciany i mam to w misce. I powiem ci, z momentem odpalenia tego nikt nie kaszle, nie ma zatkanego noska, po prostu cała noc jest spokojna. To jest jak magia. Aż takie obserwujesz? Wow, aż takie obserwujesz efekty? Tak, a ja mam na takie. Przykład siedzę sobie przy komputerze i słyszę, oj, tam sypianie, jakieś pokaszliwanie w nocy, bo czasami się zatka nosa czy coś.
Idę, odpalam i cisza. A ja mam takie różne przyprawy w słoiczku, to widać na social mediach, które są zakroplone naszym olejkiem miętowym. I sobie odkręcam słoiczek i wiesz, inhaluję. To jest pytanie ciekawe, czy o brukselkę też by była taka kłótnia. A ja odkryłam ostatnio fajną metodę na zrobienie brukselki, która w moich oczach zawsze była obrzydliwa. To jest podsmażenie jej. Podgotowuję się tak, ja to paruję tą brukselkę, przecinam na pół i potem ją podsmażam. Dodaję soli i jest naprawdę spoko. Albo można ją podpiec, ale właśnie, żeby był taki element... No tego takiego podpieczenia, podsmażenia. A drugie pytanie, które tutaj leci, to czy jest możliwość wyleczenia zapalenia mieszków włosowych naturalnie? Można kupić olejek z drzewa herbacianego, całą buteleczkę 10 czy 15-litrową i dolać do szamponu i tym szamponem myć włosy. Czy można jeść warzywa z strączkowej kaszy podczas odrobaczania? Tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o nasze zalecenia odnośnie odrobaczania, to wykluczamy tylko cukry. Cukry takie typu ciasteczka, czekolady, takie słodycze standardowe, pączki. Ale możemy zastąpić je naturalnymi cukrami jak erytrol. Co tam jeszcze jest, Ania? No ja daję ksylitol akurat, nam podchodzi o, to. Ksylitol. On jest brązowy, więc to jest jakby akceptowalne, nie? Przy tak. Żywicy choćby, nie? Tak. No. Kasze jak najbardziej. Kasze są generalnie mało przetworzone. Jest dużo kasz bezglutenowych, jak na przykład kasza gryczana czy kasza jaglana. Zawierają dużo magnezu, dużo witamin z grupy B. I warzywa, a warzywa strączkowe są fajnym źródłem białka, także jak najbardziej. Dobra, tu nie widzę więcej pytań. Jeżeli chodzi o Clubhouse, to bieda. Ale na szczęście jesteśmy na Facebooku i Instagramie, bo przewidziałam pewne możliwości biedy. Ja jeszcze tylko dodam, że my przy odrobaczeniu odstawiamy kefiry, jogurty, mleko, odstawiamy to. Tak, 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 nabiał generalnie dobrze jest zrezygnować z nabiału. Ogólnie, jak ja mamy jakąkolwiek się zdarzy dzieciąka, to czy cokolwiek, to one od razu wiedzą. Mamo, dzisiaj dostaliśmy w szkole mleko, ale ja nie wypiłam, bo mam katar. I wiesz, nabiało wtedy nie mogę. Aż tak ci tłumaczą? Tak, one to wiedzą, no bo mają od dawna, dawna to tłumaczone, że jeśli chcą się szybko wyleczyć, a co za tym uczestniczyć w jakichś tam zajęciach czy innych rzeczach, odwiedzania jakiejś rodziny czy znajomych, no to wiedzą, że trzeba się szybko wyleczyć. A żeby się szybko wyleczyć, to trzeba brać zioła, unikać nabiału, cukru i mąki 3 dni, nawet czasami dwie doby, czasami 3 i po problemie. Naprawdę ci tak, w sensie one są świadome tego, że jak chcą normalnie chodzić na tańce czy inne zajęcia, to... No i edukują innych wokół, nie? A wszyscy się na nie patrzą troszkę jak z kosmosu, ale spokojnie radzą sobie z tym. I jestem w szoku. One ci powiedziały, że nie wypiły w szkole mleka, bo wiedzą, że mają katar, a mleko powoduje, że tego kataru jest więcej? Tak, że dłużej będą miały ten katar. Czemu nie wolno na białek, jest się przeziębionym czy chorym? Pyta Karolina. No ten śluz dłużej siedzi, nie idzie się go pozbyć tak szybko. No, z nabiałem to jest tak, że tam jest kazeina i laktoza, które są nietrawione przez osoby, które mają więcej niż kilka miesięcy. A poza tym te rzeczy, które są w mleku matki, nie są takimi samymi rzeczami jak w mleku krowy, bo my pijemy mleko, ale mleko kobiety, a nie mleko krowy, więc ten skład chemiczny tam jest troszeczkę inny i w pewnym momencie zatracamy enzymy trawienne, a jak czegoś nie trawimy, to zalega w przewodzie pokarmowym i tworzy tam taki śluz. I generalnie jak mamy śluz w przewodzie pokarmowym, to jest takie zaśluzowanie, które się rozprzestrzenia na cały organizm, między innymi na te przestrzenie zatokowe, czyli tutaj, przyczołowe. Dlatego te nabiały, mleko, wszystko co zawiera tą kazeinę i laktozę, też nie są polecane. Często pytacie o nabiał kozi czy owczy, to jest lekko lepsze, ale też nie jest tak zupełnie idealne. Także przy momencie, kiedy jest choroba, przeziębienie, lepiej te rzeczy odstawić. Tak, albo zamieniamy sobie na, nie wiem, jogurt kokosowy choćby, no. Tak, jakieś tam roślinne odpowiedniki. Piotrowska tak. Sylwia wysłała prośbę o udział. Nie wiem, czy ta prośba jest na serio. A to byłoby ciekawe. A może raz włączę taką prośbę i zobaczymy, co się stanie. Zobacz. Dobra, dzisiaj jest dzień eksperymentowania. Rozpocznij transmisję na żywo. Zobaczmy, czy Sylwia się zgłosi. Anna, a z tą dietą, to mówisz, żeby nie było tak zero-jedynkowo? No wiesz, nie upi... No,
Szkoda, żeby nie brać korzyści z odrobaczania poprzez obawy, że na przykład zepsujesz to, bo dziecko zjadło w przedszkolu obiad, a tam był akurat nabiał, a tam był akurat, tam była akurat mąka, a tam był cukier. Ja po prostu to tak robię, że nie ingeruję, co jedzą w przedszkolu czy w szkole, ale w domu wiedzą, czy jest, mamy teraz odrobaczanko, teraz jemy inaczej. Czyli generalnie zajmujesz się tym, na co masz wpływ, czyli na to jedzenie w domu. Tak. Tak, bo inaczej to jakby blokuje moją psychikę, jakby zniechęca mnie troszeczkę. Wydaje mi się, że na przykład dużo ludziom wydaje się, że wtedy ta kuracja będzie nieefektywna. Ona będzie działała, pewnie nie tak, gdybyśmy całkiem usunęli te wszystkie składniki, ale ona będzie działała i warto. I to widać, że ona działa, bo no, te dzieci się zachowują zupełnie inaczej, czują się inaczej. No naprawdę to jest no 100 razy lepiej. Iwona się pyta, jak długo mogę zażywać enzymy? No enzymy, cóż, no znamy przypadki, że niektórzy używają ich codziennie. Przez wiele miesięcy. Przez miesięcy taką kurację. No ja bym zużyła całe opakowanie i już na pewno będzie widać efekty. Ale tak jak mówię, z enzymami myślę, że tak jak ze wszystkimi innymi suplementami diety czy ziołami, fajnie zrobić kurację 3-miesięczną, a potem zmienić na coś innego, bo organizm się jednak przyzwyczaja do tych substancji w danym produkcie. Karolina, a ja mam jeszcze jedno pytanko, jak poprawić swój układ immunologiczny? Jestem co miesiąc chora, przeziębiona, czy jakaś suplementacja, czy co? Odrobaczanie. Z tym układem immunologicznym, no to fajnie wesprzeć organizm. Możesz zastosować takie naturalne rzeczy, jak na przykład zrobić sobie syrop z imbiru i miodu. My co roku robimy taką nalewkę czosnkową i ona jest fenomenalna. Ale można też stosować suplementację. Zawsze jest ten wybór, że można iść w takie dietetyczne rzeczy z pożywienia, albo takie, które są jeszcze mocniejsze, które są oparte na bazie na przykład ekstraktów, czyli na przykład ekstrakt z kurkumy, albo ekstrakt z pałdarko, albo ekstrakt z innych ziół. Jeżeli chodzi o to, co jest u nas w sklepie takiego fajnego na wzmocnienie odporności, no to zdecydowanie fenomenalne jest pierwsze oczyszczanie, taki produkt w dojpaku z babką Płeśnik. Fenomenalna jest kurkuma w kapsułkach, czy tańsze pałdarko. Mam nawet produkt w sklepie, który się nazywa wzmocnienie odporności. Jest to mieszanka trzech ziół. Ashwagandy, Boswellia andrographis. Nie wiem, no ja bym dodała tutaj też, że po takiej kuracji odrobaczającej, jak się zdarzy jakaś infekcja, to się z niej wychodzi bardzo szybko, bo reaguje organizm bardzo pięknie na jakieś tam właśnie imbiry i takie inne historie. Ja od czasu nastoletnich non stop chorowałam na anginę, ale po odrobaczaniu to wystarczy mi, że wypiję kilka naparów z imbiru i pogryzę te zaparzone, bo ja sobie imbir kroję w takie plasterki, zaparzam je, wypijam napar i potem gryzę te plasterki. Wow, jesteś jak taki heros. No, ale już jestem tak do tego przyzwyczajona i nie chorowałam na anginę od tego czasu, także no warto. Tak, to jest faktycznie, słuchajcie, ja też tak miałam, że jak byłam nastolatką, to non stop chorowałam i te naturalne metody mi nie pomagały, czyli ten czosnek, imbir, sok z cytryny, nie? Po prostu dla mojego organizmu to było za mało i dopiero wtedy, jak sięgnęłam po sproszkowane zioła, po prostu suplementy diety, to faktycznie te rzeczy tak uderzyły mój organizm. Mi bardzo pomagały olejki eteryczne, czy to olejek z oregano, czy olejek tymiankowy, czy olejek miętowy. I takie rzeczy sprawiały, że ta infekcja trwała krócej i z niej wychodziłam szybciej. A potem faktycznie, jak zaczęłam robić te detoksy, te oczyszczania takie regularne, 2 razy do roku, czy 4 razy do roku, to ten system immunologiczny się bardzo wzmocnił. No i teraz z tych infekcji, tak jak tutaj mówi Ania, wychodzi się bardzo, bardzo szybko. Tak, więc mam nadzieję, Karolino, że odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie, jak poprawić układ immunologiczny. Trzeba zrobić sobie taką kurację, na przykład miesięczną, i przez miesiąc brać, ja proponuję, zioła, które wspierają układ odpornościowy. Przez miesiąc codziennie. Taką kurację, która wspiera układ odpornościowy, warto wzbogacić o prawidłową dietę, czyli w tym czasie odstawić chleb, odstawić makaron, odstawić nabiał, odstawić mleko. I naprawdę zostaje jeszcze bardzo dużo rzeczy do jedzenia. Możesz jeść mięso, możesz jeść jajka, możesz jeść kaszę, możesz jeść warzywa, możesz jeść ziemniaki. Tych kombinacji jest bardzo dużo jeszcze. Ale jeżeli odstawisz faktycznie ten nabiał i ten rzeczy, w którym jest gluten. I teraz jest pytanie do Was. Czy wszyscy pamiętają,
Czy wszyscy pamiętają, dlaczego gluten jest odradzany podczas detoksu i oczyszczania? Jeżeli ktoś pamięta i chce powiedzieć to głosowo albo napisać, to ja czekam na odpowiedź. Ty wiesz? Dobra, Anna, to dawaj. Jeszcze ja chcę, proszę pani. No bo mamy takie kosmki jelitowe i gluten je skleja, a przez to my nie trawimy tak, jak powinniśmy. Te składniki odżywcze nie są wchłaniane. To nam po prostu rujnuje całą pracę, która powinna być dobrze wykonywana. Wszystko jest posklejane. No pięknie, pięknie. Faktycznie jest tak, że nasz przewód pokarmowy on ma jak największą powierzchnię, dlatego że przez tą powierzchnię w przewodzie pokarmowym są wchłaniane składniki pożywienia, które nas odżywiają. I tak jak ja zawsze Wam mówię, że nie chodzi o to, czym się suplementujemy, nie chodzi o to, jak ekologiczne jedzenie jemy, chodzi o to, ile z tego wchłaniamy, ile z tego tak naprawdę przyswajamy. I wyobraźcie sobie taki pofałdowany obszar, ale to nie wszystko, dlatego że on nie jest tylko pofałdowany, on jeszcze na swojej powierzchni ma takie wypustki, takie kosmki. I te kosmki sobie tak delikatnie falują i pomiędzy nimi przepływa treść pokarmowa. I one wyłapują z tej treści pokarmowej takie budulce, które są dalej wchłaniane i transportowane czy krwiobiegiem, czy jakimś układem limfatycznym. Tymi systemami, które transportują wszystko naokoło ciała, to może naokoło to nie, ale do różnych części naszego organizmu. Jeżeli te kosmki zamiast sobie tak delikatnie falować, one są zlepione, sklejone, to ta powierzchnia automatycznie jest mniejsza. Mniej tych rzeczy wchłaniamy. I wtedy możemy się nawet suplementować najdroższymi preparatami od pana zięby, ale wszystko wydalimy w stolcu, zostawimy w toalecie, bo nic się nie wchłonie, bo te kostki są sklejone. Ja tu oczywiście wyolbrzymiam, ale też chcę Wam wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działa i o co chodzi z tym glutenem. Czy to jest naprawdę wymysł tych czasów? Nie, my mamy po prostu coraz słabsze organizmy. Tak? Ja myślę, że gluten naszemu dziadkowi nie szkodził tak bardzo jak nam. Tak, więc a propos tej kuracji, która wzmacnia układ immunologiczny, to tak jak Ania pięknie powiedziała, odstawiamy gluten, dlatego że skleja te kosmki, odstawiamy nabiał, odstawiamy cukry. Zróbmy sobie taki tydzień, a jakby się udało to miesiąc, właśnie bez tych rzeczy w diecie, plus wybierzmy jedno, dwa, może trzy zioła. Ja zawsze sugeruję sproszkowane zioła, bo te do zaparzenia też działają, tylko one potrzebują trzy razy dłuższego czasu. I tak jak ja obserwuję w pracy indywidualnej z rodzinami, jeżeli ktoś bierze ekstrakty, czyli suplementy diety, które działają, bo umówmy się, jest bardzo dużo na rynku takich, które nie działają, ale skupmy się na tych działających, to widzi efekty po tygodniu, po dwóch, po trzech, po miesiącu to już naprawdę jest poprawa. A jeżeli chcielibyśmy pić zioła i tymi ziołami sobie podbudowywać odporność, to jest to okres tak dwóch, trzech miesięcy, jak zaczniemy obserwować tą poprawę. Jak długo można jeść olejek CBD podczas Hashimoto? Słuchajcie, umówmy się na taką jedną zasadę. Niezależnie jakie zioła czy suplementy bierzemy, mówmy się, że bierzemy je, jeżeli chcecie brać je codziennie, max do 3 miesięcy, a potem zmieńcie na coś innego, bo organizm się do tego przyzwyczai. Jeżeli chcecie zastosować inną metodę, możecie brać też suplementy od poniedziałku do piątku, w weekend break, przerwa, i potem kolejny tydzień od poniedziałku do piątku. Wtedy możecie brać dłużej niż 3 miesiące. Pytanko mogę mieć? Cześć, pewnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo tak jakby trochę nie ogarniam, bo mam wrażenie, że jesteśmy tu w czwórkę, to cały czas jakieś pytania skądś czytasz i nie tak. Wiem, czy ja tak, dlatego Joasiu, bo na Clubhouse tutaj w ogóle bieda, ale na szczęście jest jeszcze Facebook, Instagram i YouTube. Okej, właśnie tak troszkę się nie mogłam ogarnąć, ani było mi od początku. Wiesz co, czy ja mogę zadać pytanie o chlorellę, słuchaj, bo pewnie. No my suplementujemy chlorellą, natomiast jest jej sporo na rynku, różne są opisy. Ja ją tam też suplementuję, mamę moją chlorellą. My faktycznie nie chorujemy i faktycznie nie jemy pszenicy, nie jemy za dużo nabiału. Mięsa też bardzo mało jemy, więc jakby też te zasady gdzieś tam zdrowego jedzenia utrzymujemy i z cukrem się też jakoś szczególnie nie kochamy. Ale zastanawiam się nad tą chlorellą, bo jest dużo różnych. Gdzie kupować? Faktycznie czy działa? Jakie jest Twoje zdanie? I
nie wiem, jakieś tutaj może masz hinty. O chlorelli wiem tyle, że ona jest zbudowana analogicznie do budowy naszej hemoglobiny, więc wzmacnia cały organizm. A tego pochodną będzie to, że będzie wzmacniał układ immunologiczny, bo tam w budowie one różnią się tylko tym centralnym atomem między chlorofilem, który jest odpowiedzialny za zielony kolor, a którego w chloreli jest bardzo, bardzo dużo, a hemoglobiną. I faktycznie jest tak, że od bardzo wielu osób usłyszałam, że czy chlorella, czy spirulina wzmacniają układ immunologiczny i wiem, że nawet niektórzy lekarze polecają, żeby brać je w trakcie ciąży, bo wtedy niewiele rzeczy można suplementować, a te dwie rzeczy są bezpieczne i wzmacniają tą odporność. Także myślę, że super, ale myślę, że też fajnie, jakbyście to zmieniały na jakieś inne rzeczy. Super. A na jakie rzeczy? Taką autopromocję mogę zrobić. No ja na przykład jestem zakochana w ekstraktach z kurkumy. Ania? Aha, tak. Pałodarko. To jest, nie wiem, czy o nim słyszałaś, o takim, to jest takie zioło, które jest sprowadzane z Brazylii oryginalnie. To są drzewa, tak jak u nas rośnie brzoza i nie wiem, czy wiesz, ale w brzozie jest taki fajny środek, który na wzór niego zrobiono te środki na ból głowy i przeciwzapalne. Ja nigdy nie pamiętam, jak one się nazywają, ale generalnie w brzozie jest mnóstwo fenomenalnych rzeczy i możecie to sobie wszyscy w ogóle wygooglować, czyli co w brzozie jest przeciwzapalnego. I teraz niedługo zaczyna się sezon na zbieranie soku z brzozy. On się zaczyna chyba 10 dni po tym, jak są dodatnie temperatury nocą. Brzoza zaczyna puszczać sok. Chodzi o to, że zanim ona wypuści listki, to w drzewie będą krążyły jej soki. I ona ma ten związek w tym soku z brzozy. I to się nazywa oskoła i można ten sok upuszczać i trochę brzozie podkradać. I to też jest bardzo fajna metoda na oczyszczanie nerek. On jest taki delikatnie słodziutki i ma bardzo dużo różnych mikroelementów. Także ja do tego mega, mega zachęcam. No i właśnie, my mamy naszą brzozę, która jest fenomenalna i ona też w ogóle, taka kora z brzozy, jeżeli ją palimy, to ten dym w starych czasach, kiedy takie rzeczy może się bardziej robiło, służył ludziom na gronkowce. Czasami ludzie mają gronkowce, które gromadzi się w zatokach i oni się odmiali tą korą z brzozy. No i efekty podobno były fenomenalne. Ja nawet teraz rozmawiałam z kilkoma osobami, jest na blogu nawet taki artykuł a propos tej kory brzozowej. No i u nas jest ta brzoza taka fajna, a tam u nich jest takie fajne drzewo, które się nazywa pałodarko. No i oni zaczęli tą korę z tego swojego drzewa o nazwie pałodarko, czyli lapacio, eksportować. No i na przykład przyszła do nas do Europy. I ja muszę powiedzieć, że obserwuję niesamowite efekty, jeżeli chodzi o samo pałodarko. Ono jest o tyle fajne, że jest mega bezpieczne też u dzieci. Ja się nagadałam. Tutaj wreszcie mogę się odezwać, bo pałodarko używamy całą rodziną od bardzo dawna. Przy jakichkolwiek początkach infekcji, czegokolwiek, to jest po prostu w 95% przypadków w ciągu 48 godzin jest po chorobie albo jakichkolwiek objawach. A masz to nasze pałodarko? Oczywiście. I zwykłe, i junior, i teraz, jak ty to nazywasz, dojpaki, tak? Tak, tak. A z dojpakami w miarę się wygodnie wam korzysta, czy tak średnio? Tak, dojpaki głównie wziąłem tylko po to, bo ja z kapsułek wysypywałem najmłodszemu dziecku tak czy inaczej na łyżeczkę, więc stwierdziłem, po jakiego diabła mam wysypywać na łyżeczkę, po prostu wezmę sobie od razu proszek. Mhm. I tak to zaczęliśmy i w tej chwili wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że jemy to łyżkami, żeby nie powiedzieć garściami. Ja potwierdzam, no. U nas to samo się dzieje. Pałodarko wjeżdża w postaci kawki, jak to córka mówi. 48 godzin i tata, do widzenia. No ja to słyszałam, że w niektórych rodzinach to nazywają pałodarko z miodem zdrową Nutellą. I smarują. O proszę, to nie próbowałem jeszcze. Tak, i podobno dzieci mają nawet ochotę posmarować tym kanapki. Ale to już chyba taki level master. No dobrze. Grzegorz, masz ochotę coś powiedzieć jeszcze? Wiesz co, ja głównie przyszedłem już posłuchać, bo ja jeszcze jestem w drodze po treningu. Cieszę się, że zaczęłaś. Bardzo, że tak powiem, polubiłem Clubhouse i będę wypatrywał kolejnych spotkań. Bo story to jest story, parę rzeczy można, że tak powiem, posłuchać.
Ja mam tak naprawdę jedno pytanie, bo generalnie rzecz biorąc chcę się zabrać za oczyszczanie. Troszeczkę mnie przeraża kwestia braku glutenu i nabiału, bo do tej pory robiłem różnego rodzaju, przechodziłem na, nie wiem, keto i tak dalej, wyeliminowałem tak naprawdę gluten i węglowodany praktycznie całkowicie, ale nigdy jedno i drugie. Ja też dosyć intensywnie trenuję, bo 6 razy w ciągu tygodnia, różne 3 sporty, więc troszeczkę tych suplementów mam, jakieś tam witaminy, kreatyna na budowę mięśniową i teraz mam takie pytanie, czy to oczyszczanie w jakikolwiek sposób zablokuje, czy może odwrotnie wspomoże przyswajanie innych suplementów? To ja bym się chyba skupiła na trzustce i na insulinie, bo myślę, że ty masz takie dość intensywne wyrzuty przy tych ćwiczeniach pewnie i wahania cukru. I to jest tak, że jeżeli będziesz planował tą kurację, to nie zapomnij o enzymach trawiennych, dlatego że trzustka, jej jednym z głównych zadań jest produkcja enzymów. Więc jeżeli dostarczysz organizmowi tych enzymów, które on... To są niektóre z tych, które ona produkuje, to wtedy ją odciążysz. I na pewno dzięki temu będzie ci łatwiej cały czas uprawiać te sporty. I wydaje mi się, że jeżeli znajdziesz fajne zamienniki, bo na przykład to nie jest tak, że musisz węgle w ogóle odstawiać, bo teraz jesz węglowodany, chodzi tylko o to, że glutenu boisz się odstawić, tak? No wiesz co, no generalnie chciałem zapytać, czy ma, znaczy nigdy nie odstawiałem glutenu, powiedzmy, i nabiałów jednocześnie, tak? No to muszę ci powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek odstawiałeś jedną z tych grup, to nie powinieneś mieć z tym problemu. Bo to chodzi raczej o nastawienie psychiczne, że musisz znaleźć alternatywy. A jeżeli chodzi o ćwiczenia, to też moim zdaniem nie powinno się nic zmienić. Chodzi tylko o to, że zmienisz źródła kaloryczności. To znaczy będziesz miał ciągle tą samą kaloryczność, którą masz teraz, tylko będziesz ją czerpał z innych rzeczy, takiej, gdzie nie ma glutenu. Okej, rozumiem. No myślę, tak, że troszkę, że tak powiem, pomieszałem gluten w ogóle z węglami całkowicie. Tak, dobra. Więc węgle, wydaje mi się, bo z tego co rozumiem, to jesz takie rzeczy teraz jak kasze, jak makarony. Tak. Czyli jesz węglowodany. Tak, czyli to są ogólnie węglowodany. Więc w oczyszczaniu cały czas możesz jeść węglowodany, chodzi tylko o to, żeby unikać takich, w których jest gluten. Oczywiście, jeżeli zjesz na przykład, nie wiem, tam jeden makaron na kilka dni, no to nic się nie stanie. Ale są osoby, jest bardzo dużo takich osób, z którymi ja współpracowałam, które jedzą kanapki z pieczywem na śniadanie i kanapki z pieczywem na kolację, a na obiad jedzą makaron z bolognese. I wtedy tego glutenu po prostu jest za dużo i dostarczamy go non-stop. I takiej sytuacji w ogóle wolałabym uniknąć, więc wtedy łatwiej jednoznacznie powiedzieć, słuchajcie, odstawmy gluten i nie kombinujmy. Czy to wyczerpuje twoje pytanie? Tak, dziękuję bardzo. A proszę, piąteczka z plusem. Dobra, słuchajcie, bo mamy jeszcze tu jakieś pytania na transmisji na Facebooku i na Instagramie. Zerknę, ale widzę też, że jest Karolina i Kinga, więc jeżeli chciałbyście coś powiedzieć, to musicie się zgłosić. Tak. I tam trzeba coś poklikać w tym Clubhouse, jakieś takie skomplikowane te aplikacje. Dobrze. A jakie zioła na refleks i zgagę? Z tym refleks, pewnie chodziło Iwonie o refluks. Generalnie, jeżeli chodzi o refluks i zgagę, to wszystko ma podłoże w żołądku. Żołądek ma bardzo kwaśne pH i tam wszystko byłoby ok, gdyby to pH było utrzymane, ale niestety przez wiele naszych zabiegów to pH jest zaburzone. I jeżeli to pH jest nieprawidłowe, to często jest taka klapka między... Nie wiem, jak to się medycznie nazywa, ale to jest taka, nie wiem... Ja to sobie wyobrażam zawsze jak taką bramę zamykaną z dwóch stron, pomiędzy żołądkiem a przewodem, przełykiem. I jeżeli to się często nie domyka, jeżeli to pH w żołądku jest nieprawidłowe, czyli na przykład jest zbyt zasadowe. W bardzo wielu przypadkach, powiedziałabym 90%, na zgagę i refluks pomaga zakwaszenie żołądka, a można to zrobić najtańszą metodą na świecie, czyli po prostu kuracją octem jabłkowym. Także tak. Jest na ten temat filmik na moim kanale na YouTubie, wystarczy wpisać zielony detoks przez X i refluks albo zgaga.
Iwona, a jakie produkty polecasz na refluks i zgagę? Ok, to zrobiliśmy. Jeszcze raz to pytanie. Czy to samo się tyczy kurkuminy i probiotyków? Marika zadała to pytanie. Pewnie chodziło Marice o to, czy 3 miesiące i potem zmiana. Tak, dotyczy to wszystkich ziół, wszystkich suplementów. Daj Mariko znać, czy to było w tym kontekście. Dobrze, tu jeszcze patrzę. Agnieszka, potwierdzam, Pałdarko jest mega giga. No, Pałdarko to w ogóle był pierwszy projekt, który wyprodukowaliśmy w naszym sklepie, więc to był bardzo ważny produkt. I też bardzo zależało mi na tym, żeby wprowadzić coś, co jest mega uniwersalne, nadaje się dla dzieci i dla dorosłych. Moje dzieci też piją Pałdarko jak soczek. W ogóle Pałdarko bardzo fajnie smakuje z sokiem jabłkowym. A i jeszcze a propos soku jabłkowego, to nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale soki owocowe są niezdrowe. Dlatego, że zawierają bardzo dużo fruktozy i ta fruktoza jest tak jak glukoza w czekoladzie. To jest cukier prosty, który bardzo szybko się przyswaja. I generalnie soki, które są zdrowe, to są soki warzywne z dodatkiem soków owocowych. I ja wiem, że tam są, i jeżeli ten sok jest świeży, i enzymy, i witaminy, ale tam jest tyle cukru, że nasza wątroba tak dostaje po głowie, że naprawdę jest ciężko. Także soki świeżo wyciskane są fenomenalne, ale to powinny być soki warzywne z dodatkiem soków owocowych, w sensie na przykład 3 marchewki, 1 jabłko, albo chociażby 2 marchewki, 1 jabłko, żeby była ta proporcja. I bardzo ciężko jest przejść z soków owocowych, na przykład grejpfrutowy, albo jeszcze w grejpfrucie jeszcze jest w miarę, ale pomarańczowy to już jest totalny szok dla organizmu, jeżeli chodzi o ilość cukru. Bardzo ciężko zejść z przepysznych soków pomarańczowych na mniej przepyszne soki warzywne na przykład. Chociaż powiem Wam, że burak jest słodki, tylko jest dziwny w smaku i trzeba się do niego przyzwyczaić. Ja odkryłam taką mieszankę burak, jabłko, pietruszka, marchewka i jeżeli mam, to jakiś cytrus. I tak to mieszam. I to naprawdę jest w porządku. To naprawdę jest w porządku. Czyli nie brać na raz kilku suplementów. Biorę Pałdarko, Andrographis i kurkumę. Jeżeli chcecie zrobić mocniejszą kurację, czy odrobaczającą, czy wzmacniającą, to jak najbardziej warto łączyć kilka preparatów równocześnie. Chodzi o to, żeby w sumie nie brać ich non-stop codziennie przez 3 miesiące. Ale podczas takich intensywnych zabiegów prozdrowotnych możecie łączyć kilka preparatów równocześnie. Czy nie można zatabletkować naszych ziół hormony w równowadze? Bo jest zbrojone i przyjmuje się to w różnych porcjach. To jest bardzo dobre pytanie od Grażyny. Nasz preparat hormony w równowadze składa się z 3 ziół. Przypomnę, tam jest boswellia, andrographis i ashwagandha. I to wszystkie są adaptogeny i fenomenalnie wzmacniają organizm wycieńczony, organizm przepracowany, organizm przebodźcowany. I ten sam skład 3 ziół znajduje się w wzmacnianiu odporności, które jest zakapsułkowane. Tak, te hormony w równowadze są w dojpaku, tam nie ma konserwatów, nie ma przeciwzbrylaczy i one się zbiły, one są zbrylone. Ale dokładnie te same zioła są w preparacie o nazwie wzmacnianie odporności, więc możecie używać tych rzeczy zamiennie. Jak ktoś woli w kapsułkach, to wtedy kupuje wzmacnianie odporności. Barbara. Potwierdzam metodę z octem jabłkowym, właśnie ją stosuję i zgaga mija i cofanie jedzenia z żołądka do przyłyku również. Wow, słuchajcie. Po prostu 6 z plusem. Czekajcie, zrobię... Dobrze. Zrobię zapisanie, bo też cudownie widać, jak Wy macie efekty z tych wszystkich metod, o których ja opowiadam. Obecnie kończę parafajt. Czy mogę potem przejść na Pałdarko? Tak, pewnie. Po andrographisie szczepią mnie płuca. Co to może oznaczać? Andrographis to takie zioło, które było stosowane w ogóle w Indiach bardzo intensywnie i ono działa na górne drogi oddechowe. Być może tam jest jakiś stan zapalny. Być może tam się coś dzieje. Jeżeli jest to szczypanie takie do zniesienia, to ja bym przez nie przeszła. Ale jeżeli biorąc zioła macie jakieś tam... To się rzadko zdarza, ale na przykład, nie wiem... Nie wiem, co. Ania, co się może dziać, biorąc zioła? Bo może boleć głowa, to czasami się zdarza, w 1% osób. Czasami ktoś ma kłopoty na przykład ze skórą, że ona szczypie, że swędzi taka. No, skóra? Ale to. No, ale to nie widziałam. Też jest kwestia tego, że ludzie zapominają o nawadnianiu. No, mega ważna sprawa, jak się chce czegoś pozbyć z organizmu. O, Gonia. Czy biorąc andrographis, pijesz odpowiednią ilość ciepłej wody?
Zapominacie, że 70% wszystkich metabolitów, których organizm chce się pozbyć, są, te 70% jest rozpuszczane w wodzie, więc musicie tą wodę wymieniać w swoim organizmie, a wymieniacie ją pijąc. Co na nadciśnienie? No woda. To brzmi... Słuchajcie, ja naprawdę po prostu podcinam skrzydła naszej firmie, mówiąc wam o tym, że na 90% chorób działa woda. Nadciśnienie wynika z tego, słuchajcie, kończy mi się ślina. W sensie sucho mam. A w ustach i gardle. Widzisz, mi się właśnie herbatka na odporność skończyła. Właśnie ją wypiłam, muszę sobie drugą zaproszyć. Tak. No. Tak, tak. Nasza herbatka na odporność jest przepyszna. Tak, by the way. Ale a propos nadciśnienia, coś Grzegorz chcesz powiedzieć? Wiesz co, ja chciałem zapytać o andrografis. Czy to tak naprawdę jest coś, co bierzemy profilaktycznie, czy coś, jak już, że tak powiem, mamy dolegliwości? Bo to też ma dosyć szerokie spektrum działania, prawda? Tak, ale to skoro jesteś na wizji, że tak powiem, to jeszcze cię wykorzystam. Pamiętasz, na co andrografis jest najbardziej w tych czasach? Tak, na zakazany temat. No, ktoś musi to powiedzieć. Kto mówi? Niech się ktoś zgłosi. Tak, na koronkę. No właśnie, andrografis, słuchajcie, blokuje rozmnażanie się wirusa o nazwie koronawirus. Sprawia, że białka... materiał genetyczny, można chyba tak najprościej powiedzieć. Badania dowiodły, że materiał genetyczny pod wpływem związku aktywnego w andrografisie, czyli andrografioidów, to się chyba jakoś tak wymawia, że one łączą się specyficznie z takim miejscem w materiale genetycznym i blokują rozmnażanie się, czyli powielanie się tego wirusa. I pytanie Grzegorza, czy to brać tak po prostu, czy tak... jak coś się dzieje, jest bardzo mądrym pytaniem, bo u mnie jest coraz więcej w otoczeniu osób, które chorują na koronę, co jest ciekawe. Tylko, że zobaczcie, jesteśmy odizolowani już rok temu, tak? Czyli ten największy pik powinien być wtedy, kiedy była największa pandemia, czyli w zeszłym roku w marcu, a nie wiem, czy pamiętacie, co wam mówiłam, że będą mutacje. I one teraz są, faktycznie. Ale nie ma się co specjalnie tym przejmować, bo to jest wirus, jak każdy inny, tylko choruje się poważniej. Ale jeżeli masz taką sytuację, że boisz się o swoją odporność, że chciałbyś się jakoś ubezpieczyć, no to bierz andrografis, jedną, dwie kapsułki dziennie i możesz tak brać do wiosny. I ja ci obiecuję, że jak się zacznie maj i zacznie się ładna pogoda, to temat pandemii zniknie. Nie wiem, czy pamiętasz, jak było w zeszłym roku. Było dokładnie tak samo. Ania. Cóż tam? Byłaś na wakacjach gdzieś tam? Czy jak było ciepło, zaczęły się piękne pogody i tak dalej, to ktoś mówił o pandemii? Nie kojarzę. No więc słuchajcie, jeżeli skończy się ten okres taki, kiedy wszyscy i tak chorują, to skończy się też temat koronawirusa. Więc jeżeli macie ten andrografis, to bierzcie go teraz, bo teraz marzec, kwiecień, to są miesiące, kiedy będzie bardzo dużo zakażeń, bo jest przesilenie wiosenne i bardzo wiele organizmów po prostu jest zmęczonych, narażonych. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Chyba ja pójdę po wodę, Anno, a ja ci przekażę pałeczkę, dobrze? mogę ci przyznać pytanie. Oczywiście, bo ja chciałam jeszcze dopowiedzieć, więc ja się zapomniałam, zaraz o bardzo ważnym temacie, który jest powiększony 3 mg u mojej córki, która została zakwalifikowana do operacji usunięcia. Miała również zdiagnozowany niedosłuch obustronny. Trafiłyśmy na oddział, ale cofnięto nas z niego, ponieważ jedna wartość w badaniach krwi była gdzieś tam poza normą, więc nie doszło do tego usunięcia. I w międzyczasie ja rozpoczęłam ze względu na swoje kłopoty z celą właśnie odrobaczanie. To było niestety farmakologiczne i wtedy znalazłam zielony detoks i Asia nam wtedy pomogła i już nigdy więcej z farmakologii nie korzystałam. Mniejsza z tym. Po tym odrobaczaniu i po kolejnym moje dziecko już nigdy nie miało anginy, nigdy nie miało antybiotyku, a wcześniej przy tych anginach było też zapalenie ucha, faktycznie za każdym jednym razem.
teraz nie mamy z tym problemu. Dziecko owszem czasami ma problem z gardłem, zwłaszcza przy pełni, ale raz, dwa to przechodzi, czy tam płukaniem, czy po prostu jakimiś tam psikaniami na gardło, nic skomplikowanego. Odstawiamy wtedy nabiał, psikamy czymś i przechodzi, a słuchajcie, wcześniej to były antybiotyki, no szczep. Także ja polecam, a założę się, że co drugie dziecko, czy tam co któreś ma naprawdę z tym problem. Nie bać się tych ziół, bo właśnie ja też się kiedyś bałam, bo to był taki temat gdzieś tam nieporuszany gdzieś w moim życiu, tylko wiadomo, wszędzie były antybiotyki, ja zresztą sama na to byłam leczona antybiotykami i zastrzykami, a teraz nie ma w ogóle czegoś takiego, że musimy iść do lekarza, no nie ma czegoś takiego. Ale to nie jest tak, że odradzamy wam lekarzy. Lekarze są super, bo diagnozują. Nie, oczywiście, że nie, ale nie ma tych takich niepotrzebnych wizyt, typu właśnie, że jest jakieś zapalenie ucha, czy te gardła na takie, że sobie sami nie możemy poradzić, bo sami sobie radzimy z tymi pierwszymi objawami i nie ma po prostu rozprzestrzenienia się tej infekcji. Nie jest potrzebna wizyta po prostu. Dobrze, a ja zrobię jeszcze... No, świetnie ci poszło, Anna, 6 z 6. Ja zrobię jeszcze lokowanie produktu. W rękach mam coś, co się nazywa hydromoc, czyli inaczej... My to nazwaliśmy magiczny proszek, ale potem ktoś stwierdził, że to jest taka nazwa, wiecie, zbyt wahadełkowo, no, tarotowa, więc dodaliśmy hydromoc, dlatego że to fenomenalnie nawadnia. I coś ciekawe, słuchajcie, czekajcie, może ja się napiję, w końcu się tej wody nie napiję. Coś ciekawe napisała do mnie ostatnio chyba Agnieszka, że nie skłamię, jeżeli chodzi o imię. Bo sporo z was ostatnio pisze. I Agnieszka napisała, że jej mama ma kamienie na nerkach. Pamiętasz, Ania? Tak, ale super, nie? Czytałam to i po prostu aż uśmiechała mi się dusza, że to tak super działa. No a przypomnisz, co powiedziała Agnieszka? No, że znaczna poprawa u mamy nastąpiła z oddawaniem moczu. No i ogólnie są bardzo szczęśliwa. I to po prostu to nie minęło dużo czasu, prawda? To jakiś początek brania tej hydromocy. I takie rezultaty od razu. Jeżeli są kamienie nerkowe i to nie jest taka sytuacja patowa, że trzeba od razu jechać do szpitala, to co mega pomoże, to jest właśnie hydromoc. Nie zaczynajcie od dużych dawek, bo to dość mocno działa, ale 2 kapsułki dziennie i do każdej kapsułki można je rozgryzać albo wrzucać do szklanki ciepłej wody. Wypijamy do każdej kapsułki szklankę ciepłej wody. A hydromoc jest fenomenalna. Dla osób, które nie znają tego produktu, hydromoc i probiotyki, to są 2 najlepiej sprzedające się produkty w naszym sklepie. Co jest ciekawe. Mi się wydało, że u nas się najwięcej będzie sprzedawała kurkuma. Bo chyba ludzie cały czas mylą kurkumę, znaczy mylą. Myślę, że to ta przyprawa, tylko jakaś droższa. Myślę, że masz tu rację. No cóż, czasami mija czas. Wiesz, ja kiedyś na przykład w swoim życiu miałam taki etap, jak zaczęłaś mnie uświadamiać i to chciałam też uświadamiać moje otoczenie, ale ono nie było na to gotowe. I ja przestałam to robić. A teraz po prostu reaguję wtedy, kiedy ktoś mnie pyta albo widzi, co ja tam robię, albo widzi u mnie efekty, albo radzi mi się, co zrobić z chorym dzieckiem. No i zaczynają sami pytać. I ja dopiero jakby rozwijam temat dla tych, którzy są po prostu na tą wiedzę gotowi. Nie wracam na siłę, bo to nie ma sensu. A jeszcze nie, poczekaj, bo jeszcze... Joanna, ty chciałaś jeszcze o coś zapytać, bo ja tak monologuję mocno. Joanno z Clubhouse'u. Żeby ja już się w międzyczasie wyżeliła, mogą mówić, ale ja się przysłuchuję i jest mi dobrze. Aha, okej, okay. Jakbyś, bo no. Tak, bo ja tak mam taki dar monologu, także jakbyś chciała coś powiedzieć, to... No, spoko, dobrze mówisz, słuchaj, mądrze mówisz, więc miło się ciebie słucha. Ale dzięki, że pytasz. Dobrze, to przejdźmy może do dalej pytań, bo widzę, że tutaj na Facebooku po prostu wrze. Nie spodziewałam się, słuchajcie, że będzie was aż tyle o tej porze. Ja tu już zgonuję. Nie wiem, Anna, ty pewnie też, co? Nie, ja właśnie nabrałam mocy. Nabrałaś mocy? No tak, to ja tu będę tylko moderatorem w takim razie. Co na ciśnienie... A nie wiem, Grzegorz, czy my odpowiedzieliśmy na twoje pytania a propos andrografisu?
Tak, dziękuję ślicznie. Dobra. Ewa Iwańska, co na nadciśnienie? Z tym nadciśnieniem zaczęłam wam mówić, a potem się zaczęłam krztusić z braku wody. Widzicie, co robi brak wody w organizmie? No naprawdę, najgorsze rzeczy. Nadciśnienie. Może mieć wiele przyczyn, ale przyczyna, z którą ja się najczęściej spotkałam, wynika z tego, że wyobraź sobie, że krew to jest taki duży mięsień, krew, że serce to jest taki duży mięsień i on pompuje, tak? Skurczy się, rozszerza, kurczy się, rozszerza i ma pompować tym ruchem krew po całym naszym organizmie. Jeżeli krew jest gęsta i ciężko ją przepchnąć jak smar, czy serce musi wykonać więcej cięższych ruchów, niż jeżeli krew byłaby bardzo płynna, fajna, tak jak woda. Jeżeli krew będzie tak jak smar, ciężej będzie ją przepompować przez naczynia krwionośne. I wtedy serce musi albo częściej się, no tak właściwie ono nie ma wyboru, musi się częściej skurczać, musi te skurcze wykonywać z większym wysiłkiem. No i wtedy pojawia się nadciśnienie. Co trzeba zrobić? Sprawić, żeby ta krew nie była tak gęsta. Jak? No pić wodę. Takie to proste? No tak. Są jeszcze inne rzeczy, które sprawiają, że ta krew jest gęsta, ale woda naprawdę mega pomega. A jeżeli ktoś ma już problem taki, wiecie, naprawdę chorobowy z tym nadciśnieniem, to wspomóżcie się tą wodą z tą hydromocą. Tak jak wam mówiłam, słuchajcie, jeżeli człowiek ma zdrowy organizm, to jest w stanie strawić drut kolczasty, nic mu nie będzie. Problem pojawia się wtedy, kiedy jest choroba, jest dysfunkcja, jest częste przeziębianie się, jest trzeci migdał, są anginy, jest choroba raz na miesiąc, jest, nie wiem, problem z nerkami, jest nadciśnienie. To są wszystko choroby i one wymagają od nas zwiększonego nakładu pracy. I my faktycznie jesteśmy w stanie po prostu funkcjonować na pożywieniu. To nie jest tak, że potrzebujemy suplementów do, nie wiem, życia. Ale jeżeli pojawia się choroba, to potrzebujemy czegoś skondensowanego. I dlatego ja stworzyłam te ekstrakty, dlatego ściągnęłam olejki eteryczne, które są bardzo mocne. Bo w momencie, kiedy jest dysfunkcja organizmu, musimy mu pomóc z zewnątrz. Czyli na przykład kurkumą, na przykład olejkiem z oregano, na przykład inhalacjami olejkiem miętowym. Wtedy wspieramy ten organizm i wspieramy jego układ odpornościowy i w efekcie organizm sam aktywizuje te wszystkie komórki z układu odpornościowego, które jak ci żołnierze na wojnie walczą z infekcjami. Nasze zioła i olejki nie są jak antybiotyk. Antybiotyk zabija bakterie. Tam nie ma nic z układu immunologicznego. Konkretne antybiotyki są hodowane, są produkowane na konkretne szczepy bakterii. A zioła, olejki, te rzeczy wspierające, napary imbirowe, to są rzeczy, które wspierają układ immunologiczny i nasz układ immunologiczny radzi sobie z tą infekcją. I dlaczego to jest fajne? Dlatego, że on zapamiętuje tę infekcję i nabiera odporności, tak zwanej odporności wtórnej po przebytej infekcji. A, jest jeszcze jeden mit. Nie wiem, Ania, czy ty o tym słyszałaś. To jest mit, który denerwuje mnie chyba najbardziej pod słońcem, o tym, że dziecko musi chorować, bo inaczej się nie uodporni. I to jest wtedy ta sama wersja mitu, słuchajcie, dalej, masz chorą tarczycę, musisz się nauczyć z tym żyć. Jest jeszcze jedna wersja mitu, masz wrzodziejące zapalenie jelita, krona albo SIBO i musisz zrobić wszystko, żeby wejść w okres reemisji, bo z tego się nie da wyleczyć. I no nie wiem, to jest taką nieprawdą, że to aż boli. Oczywiście, że nie trzeba chorować, żeby nabyć odporność. Wystarczy, słuchajcie, że to dziecko będzie miało kontakt z patogenami, kontakt z wirusami, kontakt z bakteriami. Chodząc do przedszkola, szkoły, czy bawiąc się z innymi dzieciakami, będzie miało to na setę. I wystarczy, że to dziecko będzie miało kontakt z tymi rzeczami, wróci do domu i zobaczy, że ma na przykład lekko podwyższoną temperaturę. Podasz mu zioła, które wzmocnią jego odporność. Przewalczy tą infekcję przez najbliższe 2 godziny do 4. Następnego dnia rano wstanie zdrowe. I jego układ immunologiczny już będzie pamiętał tą infekcję. I tak się buduje odporność. Nie trzeba leżeć 2 tygodnie w łóżku z antybiotykiem, żeby ją zbudować. Z chorą tarczycą? Oczywiście, że można z tego wyjść. Tylko trzeba to robić w porozumieniu z sensownym lekarzem, który jak gdyby równolegle z tym, jak będzie nam się polepszało, będzie obniżał nam ilość leków, które przyjmujemy. No dobrze, rozemocjonowałam się.
jak długo można pić ocet jabłkowy, stosuję tę metodę już 2 tygodnie. Słuchajcie, ja nie jestem ekspertką, jeżeli chodzi o ocet jabłkowy. Trzeba podpytać osobę, która się bardziej w tym specjalizuje, ale myślę, żebym po 2 tygodniach sobie zrobiła przerwę i potem ewentualnie jeszcze raz powtórzyła tą kurację. Tak, pyk. Gonia, tak, pyszna jest herbatka. To prawda, słuchajcie, ta herbata na odporność bardzo nam wyszła. Dobrze. A jeszcze tu widzę, że jest Maciej. Z Maciejem dzisiaj rozmawiałam na temat tego, że ma 9-letniego syna. I tam jest też problem z tymi migdałkami. I Maciej, słuchajcie, kupił 5 opakowań naszego pierwszego oczyszczania. Pierwsze oczyszczanie w składzie ma 2 rzeczy. Ma naszą kurkumę, która ma 96% przyswalajnych kurkuminoidów, bo to po prostu czuję się, jakbym wyrył alfabet na blaszkę. I babkę płaśnik. Ma bardzo prosty skład, bardzo skuteczny. I 9-latek mógłby spokojnie taką, to nasze pierwsze oczyszczanie brać ze 2 razy dziennie. I ta kurkuma by już wpływała na te migdałki. Tak? One będą się powoli obkurczały. Nie, Ania? No tak, już opowiedziałam o tym. Naprawdę trzeba w to wierzyć i próbować. I olejki jeszcze zewnętrznie by się przydały i do inhalacji. Dobrze. Czemu ciepła woda? Wiesz, Ania? Wiesz co, tak, no bo organizm wtedy nie traci swojej energii na ocieplanie jej i powiem ci, że ja po prostu każdy poranek zaczynam od 2 wielkich, takich 300 ml szklanek z cytryną i nic innego nie wypiję, a w pracy, jak mam włączony czajnik, to się pytają, ty będziesz zalewała wodę wodą? No tak, bo ja piję ciepłą, inna mi nie wejdzie, organizm już nie chce innej. A nie słyszałam tego tekstu, będziesz zalewała wodę wodą. Tak, no mówisz, mam taką specjalną butelkę, która mnie mobilizuje, wiesz, stoi na biurku i ja wiem, że ja będę ją piła, a nie, że, i on to działa po prostu. Jak masz przed sobą tą wodę pod ręką, no to będziesz ją pić. No więc przychodzę, najpierw sobie leję ileś tam 3/4 zimnej, a resztę dolewam wrzątkiem. Mhm. Będziesz zalewała tą wodę wodą? Tak. A do tego szczypta soli troszeczkę daję, bo nie mam cytryny w pracy, ale w domu z cytryną. Tu jeszcze przeglądam. Dziewczyny, to co mówicie, sztos. Co może być przyczyną swędzenia skóry po treningu? Co można z tym zrobić? Ja bym dodała do, jeżeli myjesz się po treningu, dodałabym do żelu, do podprysznic olejku z drzewa herbacianego. A wewnętrznie można dać enzymę. Dobrze. Co to jest drzewo moringa? To jest inne z tych ziół, z tej samej właśnie, powiedziałabym, kategorii. Może roślin, które mają silniejszą moc niż taka typowa trawa. O, tak bym powiedziała. No bo są też takie nietypowe zioła w Polsce, na przykład kończyna, które można jeść. Jest w ogóle mniszek, niedługo będzie kwit mniszek rekalski. Kojarzycie te takie dmuchawce? One się biorą z żółtych kwiatów. To jest mniszek lekarski, dandelion. I on w ogóle też ma właściwości przeciwnowotworowe, ale korzeń. I z niego się robi też fajny syrop. Czy ten olejek z drzewa herbacianego na zapalenie mieszków włosowych można wlać do szamponu Petal Fresh już z tym olejkiem? Słuchajcie, w tych szamponach i tych żelach, które sprzedają w aptekach i innych miejscach, jest tak mało tych olejków, dlatego że polskie prawo nie dopuszcza takiego działającego stężenia tych olejków w tych kosmetykach i to jest jak gdyby odgórnie. Więc jeżeli coś jest sprzedawane jako żel pod prysznic i ma olejek z drzewa herbacianego, to naprawdę ma tam go bardzo mało, więc możesz śmiało dolać dodatkowo olejku z drzewa herbacianego już do tego gotowego szamponu czy żelu, a wewnętrznie, nawet przy tym zapaleniu mieszków włosowych, wewnętrznie też, słuchajcie, jeżeli coś wam dzieje zewnętrznie na skórze, to bierzcie też coś wewnętrznie, bo pamiętajcie też, że to, co, jak wygląda wasza skóra, co tam się dzieje, niezależnie czy to są włosy, czy coś innego, wynika z tego, co macie wewnętrznie. Na przykład mi włosy rosną jak szalone. Nie wiem, czy uda mi się je rozplątać. Niestety... Zobaczcie, niestety one wyglądają tak, bo jedyna rzecz, jaka z nimi robię, to je po prostu myję. Gdybym zaczęła stosować jakieś
pielęgnację pech, odżywki specjalne, wklepywanie, olejowanie, no to pewnie by wyglądały tak jak te, bo zobaczcie, te włosy u nasady są mega zdrowe, nie? No bo one przed chwilą jak gdyby wyszły ze skóry głowy. A to, co się dzieje tutaj dalej, to już jest martwe, tak? To jest martwa tkanka. Zobaczcie, ja mogę je zgiąć, ja nie czuję bólu. I o te rzeczy trzeba dbać, ale w taki sposób martwy. I ja jakoś tak... No, ale generalnie jest tak, że jeżeli w organizmie się dzieje ok, to i te włosy są ok, one nie wypadają w takich strasznych ilościach. Jest taka w miarę ok ilość. Ja też te włosy mam cienkie, a mimo wszystko one wyglądają, jakby ich było sporo. I strasznie irytuje mnie na Instagramie, to się szczególnie teraz dzieje, te laski, influencerki, które pokazują po prostu pierdyliard kosmetyków, szampony za 250-300 zł, odżywki. I ciągle wyglądają, jakby tych włosów w ogóle nie miały. I zawsze mam taką ochotę, tak, dziewczyny, tak proponuję pobrać zioła przez 3 miesiące, wyjdzie wam połowę taniej, efekty będą 3 razy lepsze, nie? Ale kosmetyki się dobrze niosą. Także no, cóż. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja robię sobie glutka z siemienia lnianego. Na włosy? Na włosy. Tak, to słyszałam, słyszałam, że to fenomenalne jest. Może mnie kiedyś zachęcisz. Czy sok z mieszka można pić, można wyciskać na świeżo i dolewać do innych mieszanek? Pewnie pytanie, z której części mniszka lekarskiego. Co na atopowe zapalenie skóry dla dziecka? Odstawić nabiał i gluten i co jeszcze? Zrobić odrobaczanie. Ja obserwuję w 90% jak się... Bo wiecie, pamiętajcie, że odrobaczanie to nie są tylko te tajemnicze tasiemce... przywry, owsiki. Odrobaczanie to jest też kuracja na przykład przerost kandydy. Odrobaczanie to jest też kuracja na herpesa, czyli jeżeli na przykład bardzo często występują jakieś problemy z opryszczkami. To jest kuracja odrobaczająca, to jest kuracja, która sprawia, że nie mamy za dużo ani infekcji bakteryjnych, ani infekcji wirusowych w naszym własnym organizmie. Tak, podczas tej kuracji odrobaczającej tej organizm mocno wspieramy. I mi się wydaje, w ogóle mam takie wrażenie, że my za mało ostatnio rozmawiamy o odrobaczaniu. Ale to jest coś, od czego wszystko się zaczyna. Dlatego, że jak bierzesz, robisz sobie tą kurację, możesz sobie ją nazwać odrobaczanie, jak ci się to nie podoba, to nazwij ją sobie detoks, a jak ci się to nie podoba, to nazwij sobie miesiąc dla zdrowia. Bierzesz podczas niej zioła, bierzesz podczas niej olejki, dbasz o dietę i o nawodnienie. I dzięki tej miesięcznej kuracji tak wpływasz na swój organizm, że on jest w stanie poradzić sobie z rzeczami, z którymi sobie nie radził do tej pory. A to powie zapalenie skóry bardzo często zdarza się wtedy, kiedy jest problem z kandydą u dziecka. Kandydę widać bardzo łatwo, jak na przykład są afty w buzi. Jeżeli są afty w buzi, to jest, świadczy to o grzybicy całego przewodu pokarmowego. I lekarze bardzo rzadko o tym mówią. Albo w ogóle. Więc tak, jeżeli jest to atopowe zapalenie skóry, to dać dziecku kurkumę naszą, dać dziecku pałdarko. Pałdarko można stosować od 7 miesiąca życia, czyli naprawdę bardzo, bardzo wcześnie można ją już wprowadzać. Tylko dać probiotyki i tak podawać przez miesiąc. I ja się mogę założyć, że ta skóra po tym miesiącu będzie tak dobra, jak nigdy nie była przy sterydach i nigdy nie była przy specjalnych lekach. I w ogóle dla mnie to też jest fenomenalne, i że są całe linie kosmetyków dla atopowego zapalenia skóry, dla takiej skóry. A to wystarczy zadziałać od środka. A zewnętrznie można właśnie stosować olej z drzewa herbacianego w dużym rozcieńczeniu. Potwierdzam. Już nie miałam opryszczki i afty. Nie mam już od 2 lat. I jest tak, korzeń mniszka, sok. Ja osobiście nie robiłam sok, tylko robiłam syropy z kwiatów, ale wiem, że z korzeni też można robić najróżniejsze rzeczy. Ktoś mi tutaj wyda. Dobrze. Która jest godzina? 21:30. Dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć, więc jeżeli chcielibyście jakiś final speech albo jakieś pytanie, to proszę bardzo. Co na ferytynę? Podwyższone ferytyny, żelazo jest ok, a ferytyna 14. I że włosy od tego wypadają. A czy próbowałaś czegoś naturalnego już na tą podwyższoną ferytynę? Jeżeli tak, to napisz proszę czego. Pozdrowienia z Düsseldorfu. Herbatki typu rumiankowa, miętowa, melisa wliczają się do bilansu wodnego.
To zależy. Ja jestem z tego teamu bardziej restrykcyjnego, jeżeli chodzi o wodę, i wolałabym, żebyście pili ciepłą wodę z sokiem z cytryny, albo z odrobiną soli, albo z hydromocą, a herbaty jakby ponad to. Chyba że bardzo wam ciężko wchodzi ta woda, to ja to jestem w stanie zrozumieć, no to wtedy takie bardzo słabo zaparzone te zioła, albo właśnie napary imbirowe. Bo tu pisze jeszcze Marika. Marika napisała, że daje już nasze preparaty. Jeszcze daje znać, Mariko, od jak dawna dajesz te preparaty. Dobrze. Magda pisze, że jest problem z wysokim żelazem we krwi. Bez jego suplementowania. I czy jest sposób na jakieś jego zbicie? Magdo, ja nie kojarzę dokładnie nazwy, ale wiem, że było jakieś takie nazwa sytuacji, w której organizm samoistnie utrzymuje wysoki poziom żelaza. I pytanie jest, czy diagnozowałaś to u lekarza? Bo generalnie duże żelazo to tak nie najlepiej jest dla organizmu, jeżeli tylko żelaza jest bardzo dużo. Moi napisała, że 5-latek strasznie przechodził podawanie ziół. I teraz jest tak. Jeżeli podajecie jedno zioło i na przykład tu jest taka sytuacja, że to dziecko. To jest tak. Tak naprawdę to jakbyś napisała do nas wiadomości, to będzie nam prościej coś doradzić. Ale tak ogólnie. Słuchajcie, jest tak generalnie, że czasami podajemy zioła i. Mogę wam opowiedzieć taką historię, ponieważ jest późno wieczorem, to zrobimy to takie może nie naukowe wytłumaczenie, tylko takie parafabularne. Wyobraź sobie, że w twoim organizmie żyją małe mikroorganizmy i im jest tam bardzo dobrze. One się nazywają pasożyty, ale to nie ma znaczenia, jak one się nazywają. I im jest w twoim organizmie fenomenalnie. I teraz ich jest dość sporo, no bo tak miały dobre warunki, dużo jedzenia, dobrze się namnożyły, u ciebie jest cieplutko. I teraz ty dajesz im coś, czego one nie lubią. I co się z nimi dzieje? One się denerwują, tak? One próbują zrobić coś, żebyś już im nie dawała tego zioła, którego one nie lubią. Pamiętajcie, że zioła, leki farmakologiczne na pasożyty działają tak, że odcinają układ nerwowy tego pasożyta. I ten pasożyt nie jest w stanie na przykład dalej, nie wiem, wykonywać swoich funkcji życiowych, tak? Zioła działają inaczej. Zioła działają tak, że w przewodzie pokarmowym robi się tak gorzko, robi się tak niefajnie. Jeżeli jak odłączymy jeszcze pasożytom prosty cukier, z którym się one bardzo często żywią, to nagle zaczynają może nie przymierać głodem, ale już nie jest im tak cudownie. I bardzo często wychodzą po prostu w kale. I często jest tak, że jeżeli jakieś dziecko reaguje bardzo tak, powiedziałabym, emocjonalnie, czyli na przykład wierci się w nocy, rzuca się w nocy i dajesz mu zioła i to się nasila, no to jak dla mnie, to jest tym bardziej wskazówka, żeby te zioła podawać i żeby zrobić tą kurację do końca. Oczywiście, jeżeli na przykład są takie sytuacje, że nie są niektóre osoby uczulone na coś, na przykład można być uczulonym na szpinak, można być, znamy panią, która jest uczulona na marchewkę, można być też uczulonym na zioła, ale takich osób jest naprawdę bardzo mało. Więc jeżeli coś takiego dzieje się po ziołach, możesz zmienić zioło na coś innego. Nie zawsze trzeba, jak gdyby, tą samą wydeptaną drogą dochodzić do celu. Możesz dojść inną drogą, może będzie prościej. Czyli jeżeli po tym pałdarku dziecko się jeszcze bardziej pociło, jeżeli nie mogło się uspokoić, spróbuj podawać inne zioło. Może będzie lepiej. Ale ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której taka byłaby reakcja na to, że to zioło w jakikolwiek sposób szkodzi albo nie pomaga. Jeżeli coś szkodzi, to pojawia się taka wodnista, pieniąca biegunka. Tak? I wtedy organizm mówi, że sorry, nie, tego nie będę przyjmować. Ale ja to słyszałam może ze 3 lata temu, a propos któregoś z naszych ziół, że coś takiego się zdarzyło. Także tu jeszcze Moni napisała, że migdałki są bardzo powiększone. Trzeba próbować i działać i po prostu innymi rzeczami. Może komuś pomogę takim sposobem, za pierwszym odroczeniem, kiedy dzieci jeszcze nie były nauczone do brania preparatów, zastosowałam taką pseudo tablicę motywacyjną.
Napisałam imię dziecka w jednej kolumnie, drugiego w drugiej i każdego dnia zbierały nam jakieś naklejeczki takie drobniutkie za każdą jakby porę brania tych preparatów. No i jak uzbierały jakąś daną ilość określoną, to miały coś, na czym im zależało. U nas to akurat była jakaś tam masa plastyczna, z tego co pamiętam. I one po prostu się nauczyły. Małymi nagrodami, a potem to po prostu stało się przyzwyczajeniem, czymś naturalnym, normalnym. Jeszcze tutaj Bożena odnosi się do tych mitów, że ktoś choruje na coś, to mówi się, a taka pani uroda, nie? Tak, no z tymi imitatorami to też jest, u nas też mówię, że taka, ona po prostu tak ma. Jasne. Z tymi migdałami lekarze wam tak powiedział? Tak, tak mówili, no. Rodzinne, bo potem już laryngolog, że koniecznie należy wyciąć. Jeszcze tylko kilka badań typu właśnie badanie słuchu, które jakby potwierdziło tezę, że koniecznie trzeba wyciąć. No i co? No i jakoś nie trzeba, wszystko jest, słuch jest okej, okay, urody już nie ma z migdałkami. No, trzeba troszkę szukać różnych rozwiązań. To jeszcze Renata pyta o tą ferytynę. Renato, spróbuj albo to nasze pierwsze oczyszczanie, albo Andrografis wziąć. Dobrze. To jeszcze patrzę, co tu się dzieje. I będziemy powoli tak ogarniać, nie? Do brzegu. Jasia, to pod koncertem jest. Jasiu, pożegnam, bardzo dziękuję. Dzięki, Jasiu. Dobrze, tu już nic nie ma. Okej, okay, dziękuję. Dobrze, słuchajcie, to ja bym na koniec poprosiła na transmisji, jak jesteście na Facebooku czy na Instagramie, jak wrzucicie jakieś fale serc albo lajków, to dzięki temu więcej osób zobaczy tą transmisję i posłucha tego po prostu, o czym rozmawialiśmy. Jestem napel imbirowy i on tak wygląda. I jest naprawdę przepyszny. Po prostu imbir bez skórki starty na tarce zalany wrzątkiem i to naprawdę mega pomaga. Dobrze, Grzegorzu, czy masz do mnie jeszcze jakieś pytania? W ogóle jesteś takim VIP-owym gościem dzisiaj, wiesz, ze względu na ten Clubhouse. Nie mam żadnych pytań, dziękuję ślicznie. No dobrze. Dobrze. Aniu, w takim razie ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim. Mam nadzieję, że to, o czym mówiliśmy, Wam pomogło i że rozjaśniło kilka spraw. No i dajcie znać w komentarzu, chcielibyście takich transmisji więcej. I na jakie tematy? Jakie tematy? Dobrze. Dobrze. To chyba tak, tyle. End the room. Dobrze. Wyszliśmy z Clubhouse'u. Ach, te nowe technologie. Ale słuchajcie, jak zaczynam TikToka, to tak z pół roku zajęło mi obczajenie, o co tam chodzi i jak to działa. A teraz mam już tam 10 tysięcy followersów. Czyli dużo więcej na Instagramie niż na Instagramie. Także mam nadzieję, że z tym Clubhouse'em też będzie ok. I mam wam zrobić pigułkę wiedzy, ale nie wiem, czy będę mówić po dzisiejszym. No dobrze. Dobra, to się wyłączamy. A nie chcesz jakieś słowo końcowe jeszcze dodać? Może być jakieś takie, wiesz, odrobaczajmy się albo coś takiego. Przede wszystkim nie bójmy się tego, bo ja na przykład rozumiem, że ktoś na przykład przygotowuje się gdzieś tam, gdzieś myślami, godzi się z tym, ale nadal jest jakaś taka dziwna obawa. Jeśli macie taką obawę, powiedzcie, o co chodzi, rozwijamy wasze wątpliwości. Warto próbować, naprawdę polecam. Baj, zielony detoks, żeby nie było. Do nas. Jaki? Pa.